Kiedy tylko gdzieś wspomina się o tematyce wydłużonych czaszek, pojawiających się w starożytnych kulturach świata, niemal natychmiast dostępuje do podziału na hiperentuzjastów i hipersceptyków. Taka sytuacja miała miejsce w wyniku niedawnego artykułu na stronie internetowej Ancient Origins na temat nowej serii testów DNA przeprowadzonych na kilku z ponad 300 znanych czaszkach znalezionych w 1928 roku na cmentarzu w Paracas. Wcześniejsze badania przeprowadzone w 2014 roku dowiodły, że czaszki miały mieć rzekomo mitochondrialne DNA z nieznanymi mutacjami nie występującymi u żadnych przedstawicieli ludzi, naczelnych lub zwierząt odkrytych do tej pory. Nowe testy zostały podobno przeprowadzone w oparciu o sproszkowaną kość z otworów wywierconych w trzech czaszkach i cztery próbki z włosów. Testy były prowadzone przez trzy niezależne laboratoria, które nie wiedziały, skąd pochodziły próbki. Jak się okazało, DNA z odnalezionych w Ameryce Południowej próbek liczących 2000 lat pochodziło z Europy i Mezopotamii, zwłaszcza z rejonów Syrii. Jednak czy zmienia to dla nas tak wiele? Wszak od dawna uznaje się, że obie Ameryki po raz pierwszy zostały zaludnione przez ludzi, którzy przekroczyli most Beringa na terenie dzisiejszej Rosji. W związku z tym, idea, zgodnie z którą ludzie z Europy i Mezopotamii również skorzystali z tego przejścia, nie jest specjalnie naciągana. Czy to znaczy, że Europejczycy i mieszkańcy Bliskiego Wschodu mogli popłynąć do Ameryki Południowej znacznie wcześniej niż się sądzi? No cóż, w starciu z badaniami DNA, tylko to byłoby w stanie wyjaśnić rezultaty i w jakiś sposób wykluczyć bardziej pozaziemską wersję zdarzeń. Nieco niepokoi fakt, że raport nie wskazuje naukowców, którzy wyodrębnili DNA, ani laboratoriów prowadzących badania. Zapewnienia, że nosili oni pełną odzież ochronną, aby zapobiec zanieczyszczeniu próbek, są oczywiście czymś, co świadczy na ich korzyść, ale martwi nieco fakt, że w artykule nie ma praktycznie żadnych odniesień naukowych. Cytuje się w nim jedynie badaczy pokroju L.A. Marsuliego, autora trylogii Nephilim, i Briana Forstera z Hidden Inca Tours, którzy, co dziwne, starają się nieco zmniejszyć oczekiwania ludzi spodziewających się przepisania znanej nam historii. Zgodnie z ich słowami, jeśli wyniki te są prawdziwe, historia migracji ludności do Ameryki okaże się znacznie bardziej skomplikowana niż to wcześniej powiedziano. W ich wypowiedzi zawarte jest jedno bardzo ważne pytanie. Czy samo badanie rzeczywiście miało miejsce? Niestety, na ten moment trudno orzec, czy odkrycia w kwestii czaszek z Paracas okażą się prawdą, czy zwykłym oszustwem. Potrzebujemy oczywiście więcej danych na temat samych testów DNA i osób je prowadzących. Dodatkowa analiza przez dyplomowanych naukowców i archeologów również pomoże wyjaśnić wszelkie nieścisłości. Choć jest to nieco rozczarowujące dla tych, którzy spodziewali się bardziej kosmicznego rezultatu badania, to warto pamiętać, że nawet jeśli czaszki z Paracas nie należały do obcych, to odkrycie poczynione dzięki temu badaniu DNA zdecydowanie wystarczy, by diametralnie zmienić nasze postrzeganie historii.